Witam Was, moi drodzy, witam Was pięknie w nowym odcinku z tej strony Witchhaven i zapraszam Was na nowy materiał z Dishonored'a dzisiaj. Dzisiaj z Dishonored'a. Uej, znowu się odkręca. A tu pieski były, pieski. Na tych śmietnikach, czy co to jest? Tak to wygląda. Duże śmietniki. Chociaż myślę, że to jest bardziej takie... To są... No, te takie, jak to się mówi. Uciekają mi słowa. Jak się mówi na to takie miejsca, gdzie się psy trzyma? Nie schroniska, tylko mówię o takich miejscach, takich tych... Pierdolnikach. No, klatka czy nie klatka. To nie jest klatka. To właśnie taki boks. O, właśnie taki boks na psy. No, czasami jak łapią psy, to dają ich do takich tych, nie? Się jakoś tam nazywa. Chuj tam z tym. Tak czy owak, moi drodzy. Tu wszystko widziałem. Aha, czy tam jesteś? Ty jesteś sam Samuel L. Jackson? Jesteś tam? No to spoko. Jak tam jesteś, to jesteś. Nie chcę mi się ciebie kurwa słuchać. Wygląda trochę jak Nigel Farage. Nie lubię tego gościa. Nie lubię palanta. O, co tutaj jest? Takie rzeczy. Za dużo tego kurwa czytania. Dzień dobry. Did you ever see pirates? And did you sink me? Of course, dozens. Oh yes. But that's not for young girls to hear about. But I will be Empress, won't I? And then I'll have to sing a lot. Dzień dobry. No, miałem te jaja. Nie wiem, co mam zrobić, powiem wam, z tym Quake'em 4, bo mam dalej te niskie ustawienia. Próbowałem tam coś z tym zrobić, ale za każdym razem, jak próbuję coś tam zmienić, to znowu mi się zaczyna wypierdalać, więc nie wiem, o co chodzi. No, to po prostu tak to jest, nie? Tak to jest, jak firmy nic nie robią, żeby zremasterować gry, zremasterować w tym sensie, że po prostu wydać je na nowych sprzęty, tak żeby to działało na nowym sprzęcie. Uważam, że przynajmniej raz na te 7-8 lat powinni przyglądać się danym tytułom i wprowadzać jakieś zmiany, w takie zmiany, nie zmiany na zasadzie, że o, podwyższmy kurwa poziom trudności, jak na Dark Soulsy, tylko mówię tu o zmianach typu, wiadomo, o, jest ta wieża, typu, wiadomo, żeby podnieść rozdziałkę, tak, zmienić te ustawienia graficzne, żeby pasowały do danych kart graficznych, danych monitorów i tak dalej. O kurde, ale ludzi załatwili. Są to takie roboty, chodzą. Trochę to jak w Half-Life 2. Podobno nie wiem, czy to prawda, ale chyba Half-Life 3, tak? Zapowiedziano, że ma być. No, nie wiem. Nie wiem, czy to prawda, ale... No dla mnie to nie jest nic ekscytującego, bo według mnie już troszeczkę za dużo lat minęło od czasu Half-Life'a 2. No minęło już, co by nie mówić, 20 lat. Ja już nie liczę tych DLC-ków, które później wychodziły, epizod pierwszy czy tam drugi. Nie liczę już tego, po prostu od czasu Half-Life'a 2, samego Half-Life'a 2 minęło, co by nie mówić. Co by nie mówić, 20 lat. Kogo on strzela w ogóle? Co on jest chory umysłowo, czy co? Chory umysłowo, strzela do ściany.
Koleś ma poważny problem. Już jest spokój. Już jest, kolego, spokój. No, nie wiem, co mieliby takiego wymyślić, bo wiecie, Half-Life... Każdy Half-Life prowadził coś tam z nowego, tak? Czyli pierwszy Half-Life, że tak powiem, sfabularyzował FPS-y, tak? Dostaliśmy grę, która nie polegała tylko na tym, żeby iść do przodu i strzelać. Ale ona miała coś więcej w sobie, tak? Tam to był cały ten świat, to był cały... Half-Life to była ta... To nie, czegoś takiego jeszcze wcześniej w żadnej grze nie było. Żeby gracz... naprawdę nie mógł się doczekać, aż faktycznie wydostanie się z tej bazy, tak? To wszystko było takie mega intensywne, ten cały klimat w tej grze. W ogóle sam początek tej gry, kiedy jechaliśmy jakąś tam, kurde, kolejką i podziwialiśmy całą tą bazę. No naprawdę, tą Black Mesa, tak? No nie, to przedstawienie w ogóle tej gry, w sposób, w jaki ona została przedstawiona, fabuła, w jaki została, w sposób, w jaki fabuła została przedstawiona, interakcje z tymi osobami, które spotykamy na naszej drodze, no to było coś nieprawdopodobnego. Half-Life właśnie tym się wyróżnił. Był czymś świeżym. Half-Life 2, no, w moim mniemaniu nie był niczym jakoś nadzwyczajnie świeżym, aczkolwiek Half-Life 2, w mojej osobistej opinii, jedynym jego atutem był Steam. Tak naprawdę, w oczach mediów społecznościowych. Jedynym atutem Half-Life'a był Steam. Oczywiście, że miał tam swoje momenty, miał jakieś tam body language, tak, całkiem dobry, ta mimika twarzy i w ogóle, czy na przykład fizyka też była spoko, nie? Ale w moim osobistym mniemaniu nie był w niczym lepszy na tamten czas. Ani od Duma 3... O kurde, wybacz, baba. Ani od Far Cry'a, ani nawet od naszego rodzimego Painkillera. Aczkolwiek wiele osób powie od razu, że ale pieprzysz, co to, Half-Life, Painkiller to było nic. No, w moim osobistym mniemaniu, no mnie się osobiście lepiej grało w Painkillera niż w Half-Life'a 2. Ja w Half-Life'ie 2, powiem wam szczerze mówiąc, ja nie widziałam tam tak naprawdę nic nowego. Ja się spodziewałam, że Half-Life 2 będzie czymś takim, czym okazał się Stalker. Pierwszy Stalker, Cień Czarnobyla. Dla mnie właśnie Stalker, Cień Czarnobyla był czymś takim, był tym, czego oczekiwałam od Half-Life'a 2. Kiedy słyszałam w Half-Life'ie 2, że ma, jak widziałam tam, że mają być jakieś takie otwarte przestrzenie. No, że mają być takie otwarte przestrzenie i w ogóle. Czy sobie będzie można gdzieś tam pochodzić, będzie to miasto i tak dalej. No ja myślałem, że to właśnie będzie coś takiego bardziej w stylu, pójdę bardziej w stronę RPG, tak? Otworzą ten świat, a Half-Life 2 tak naprawdę nie był jakoś specjalnie otwartą grą. To była gra liniowa. Były lokacje, które były otwarte tylko w tym sensie, że no więcej było chodzenia na zewnątrz niż wewnątrz pomieszczeń. Chociaż wewnątrz pomieszczeń też były zadania, całkiem fajne. Jak na przykład tam w tym więzieniu. Ale no... Ale jeśli mnie, moi drodzy, pytacie o zdanie, to Half-Life 2 mnie osobiście niczym... I tu jest ten ludzik. Też jest ludzik i ma klucz.
są ci. Więc może jak do nich podejdę i pogadam. Jest. Nawet mam maseczkę. No widzicie, ja też mam maskę. Też mam maskę. Kurde, to jakiś pojazd na szynach. Nie, próbowałem, ale nie wyszło. I tried! Party invitation. A, widzicie. Czyli rozumiem, że muszę iść do Dormena, tak? I dać mu, kurde, zaproszenie. Które otrzymałem, oczywiście. Here's my invitation. I strzał. I'll be back. Right this way. To mam przejść przez kraty? Otworzysz tutaj, gościu? Come on, don't be shy. Look at that mask. Sick bastard. Yeah, sick bastard. No nic, gościu, dzięki, że mogę przyjść tutaj. Czy oni zamkną te drzwi za sobą? Nie wiem, czy to, że ich zabiłem, będzie miało jakieś znaczenie później. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Jak będzie miało, to trudno. No to się mówi trudno. Żyje się dalej. This alarm has been deactivated. Nawet nie było żadnego alarmu, ale nieważne. Ja otworzyłem sobie tu drzwi. O, tu są jeszcze jakieś rzeczy. O, popatrzcie się, dobrze jest. A poczekajcie, a tu nie ma czasami szabeczek? Nie? Dobrze. Tu jeszcze było coś. No nic, moi drodzy, no nic. To ja zamykam drzwi i ja idę dalej. Ja idę dalej. Dobra, tych już ludzi nie zabiję. Lord Shaw. Dzień dobry. A czyli dobry wieczór. A, jest tutaj. Ale ma głupią. Don't give him the note. Pendleton? What's he got to say to me? Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Co tam było? O co opcjonalnie? Opcjonalnie follow Lord Shaw. Costume your target is wearing. It's damn cold tonight. Hurry up and let's see what you're made of. Be it noted that Lord Pendleton's representative has a pistol. You may proceed. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Trevor Pendleton, and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from three. You may then turn and fire. Get on with it.
I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. A, pojedynek, tak. Your mark. Stop. Stand right there. Kurde, no i co? I tyle? Lepiej nie będę go teraz okradał. It's lucky we're in demand. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Ła, wziąłem se 100 coinów od gościa. Haha. No to co, goście, nie? Załatwiliśmy sprawę. Załatwiliśmy z nim sprawę, nie? Tak się właśnie to robi. Tak się to robi. A co? Co on nam tu będzie przaszki jakiś tam robił? Kurde, balony jakieś. Ale nawet fajna taka posesja. Nawet fajny taki four way. Hello, officer. Dobra, no to idziemy, nie? No, powiem wam, że tak właśnie ja gram w tego Jedi Survivora, to tak widzę, że jest sporo takich elementów właśnie z epizodu pierwszego, z epizodu drugiego też. Hello! Ale masz paskudną maskę. Jakiś samuraj. Też z epizodu pierwszego, epizodu drugiego są takie elementy. No, oczywiście są też elementy ze starych gier, na przykład widzę, że głównie skupili się tutaj na drugim Dark Forces, czyli Jedi Knight. Są pewne podobieństwa z Jedi Knightem, a w szczególności z dodatkiem, z rozszerzeniem do Jedi Knighta, czy jak to dzisiaj się mówi DLC, Mysteries of the Sith, tak? Dzień dobry. A, to jest pani? To jest pani Lady Boyle i to ja mam co, ją mam zabić? Ja mam ją zabić? Ale muszę sprawdzić jeszcze raz, żebym ja wiedział, czy ja to dobrze zrobię wszystko. Govern by talking with guests. Identify which costume your target is wearing. Assassinate Lady Boyle. A. To niekoniecznie musi być Lady Boyle. Judgment, would you get me a drink? No. Bo to nie. A tu też są numery, widzicie? Też będzie jakiś save do otworzenia chyba. Tak mi się wydaje. Widzicie, to też będzie pewnie Lady Boyle, no mówię. Are you sure? Careful. That's not how I remember. You look like the danger. Something calls this. It's not the Empress's past. O, tam ja nie jestem żaden dangerous type. Step by, dobry wybór. Cunning costumes. But there must be a way to guess. They say Lydia's the sloppy one. And Waverly's a prude. Or is it the other way around? If only I could pick up some. Oh, gosh, yeah. Facet, trzymaj się kurwa z daleka ode mnie. To też Lady Boyle. To chyba będzie ona. Mi się tak wydaje. Okej, sorry. Mogę tu? Hello, sir. What can I get? Charakter is busy. Nie jest busy. Tam co się dzieje? Są jakieś rzeczy?
Tu się dzieją jakieś rzeczy niedobre. Okradam biednych ludzi, mają jakieś parę koinów. Jaki rybol? Patrz jaki sum. Jaki rybol, rekinosum jakiś. Wygląda jak rekinosum. Może żyją. What? What? Co to było? Co to było? Co mnie tak zrobiło? Kurde. No nie wiem. Lady Boyle. Miss White. Gdzie jest tam Miss White? Gdzie ona? Myślicie? Aha, bo ja miałem drinka przynieść. No tak, are you playing? Well, I know for a fact that Waverly's in white tonight. Perhaps she's pretending to be a virgin. Additionally, Lily is in red. A, czyli ani jedna, ani druga, według mnie. Mnie to jest ta czarna. Lydia Boyle is wearing the red tonight. Waverly Boyle is wearing white tonight. Miss White. Aha, czyli Lydia Boyle is wearing red. Waverly Boyle is wearing white. A co ja mam, kogo mam zabić? Lady Boyle. Czekaj, ale jak ta Lady Boyle ma na imię? Strongest supporter is Lady Boyle. However, three women in the Boyle family are referred as a Lady Boyle. The wife of the late Lord Boyle as her sisters have painted Lady Boyle from behind under unusual circumstances and does not know which is actually the lady. Send. Oh, kurwa. Not a Lady Boyle. Aha, czyli muszę iść na górę do bedrooms i poszukać. Teoretycznie rzecz biorąc, mógłbym kogoś tu zabić. Podejrzewam, że to jest ta w czarnych ciuchach. Ten gdzie was? To ja se była now trespassing. Trudno, kurwa. Trudno, kolega. Three bedrooms, przeszukaj, tak? Nieważne. Nie, stay in the bedroom. Nie masz chodzić do żadnych balkoni. Musisz chodzić do bedroom, koleś. Tonight, the party is going to be fabulous. I shall be the first. Ask for it. And the second after that, I am so sad that it is dark. Tonight is for the living. Esma Boyles. Czyli Esma chyba to jest ta Lady Boyle, tak? Kurwa, nie wiem. No, ciekawe rzeczy, nie? Ciekawe.
Sorry, gościu, ale musiałem cię trochę podusić. A. Mam nadzieję, że nic się nie podziało takiego. Porwałem te obrazy. Okej, ci są tam, ale ja muszę tutaj schować co się dało. Więcej kasiory.